Dzień dobry! Dzisiaj znów spotykamy się w ramach dziecięcych czwartków w domu. Tydzień temu zwiedzaliśmy muzeum. Przypomnij sobie, co to jest za obraz i jak nazywamy obrazy, które przedstawiają konkretną osobę. Dzisiaj jeszcze trochę porozmawiamy o malarstwie i zajrzymy do pracowni malarza. Już wiesz, że malarz to osoba, która maluje obrazy. Słowo malarz również zaczyna się na literę M, tak samo jak słowo muzeum. Malarz pracuje w pracowni lub w plenerze. W pracowni malarza możemy znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy potrzebnych mu do pracy. Kolorowe kredki, ołówki, farby, pędzle, sztalugi. Nauczmy się krótkiego wierszyka, w którym mały malarz opowiada o sobie. Mam tu farby, wiadra 2, pędzli różnych 5. Pomalować co się da, w pracowni mam chęć. Macham pędzlem wzdłuż i wszerz, przyśpiewując w głos. Wybielone ściany już i także mój nos. Spróbuj powtórzyć ten wierszyk kilka razy. Na obrazie, który tworzy malarz, możemy zobaczyć, co on czuje, co myśli, czego się nauczył w życiu. Czasami artyści przedstawiają na obrazach również samych siebie. Portret własny artysty nazywamy autoportretem. Pierwsze autoportrety pojawiły się bardzo dawno temu. Autoportret może przedstawiać artystę przy pracy, na przykład przy sztalugach. Przyjrzyj się autoportretom trzech słynnych polskich malarzy: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego oraz Witkacego i omów z rodzicami, czym się różnią między sobą. Na autoportrecie artysta nie zawsze jest podobny do samego siebie. Czy kiedyś słyszałeś o takim malarzu jak Pablo Picasso? Tworzył portrety i autoportrety, które mogą wydawać się trochę dziwne. Chciał osiągnąć coś nowego, oryginalnego. Ważne dla niego stały się kształt i kolor. Spróbujmy i my stworzyć autoportret za pomocą różnych kształtów geometrycznych. To może być trójkąt, kwadrat lub koło. Przygotuj razem z rodzicami 10-12 kolorowych figur geometrycznych i ułóż z nich swój autoportret. To może być jedynie twarz lub cała postać. Gotowy autoportret możesz podpisać i dać w prezencie mamie. 26 maja w Polsce obchodzono Dzień Matki. Do zobaczenia!